Uwaga pasażerowie komunikacji miejskiej w Suwałkach. Od wczoraj funkcjonuje wakacyjny rozkład jazdy autobusów. Rzadziej jeżdżą oblegane w czasie roku szkolnego 14 i 19. Nie ma też kursów zapewniających dojazd do szkół, mówi Adam Kacprzyk, kierownik Zakładu Komunikacji Miejskiej w Suwałkach. Od 1 lipca zostały zmienione rozkłady jazdy na rozkłady wakacyjne. To będzie od 1 lipca do 31 sierpnia. Zostały zawieszone wszystkie kursy, które były związane z dowożeniem młodzieży, dzieci do szkół. Zostały też w godzinach bezszczytowych. Ograniczone zostały kursy 14, 19. Chcę tutaj zapewnić wszystkich pasażerów, że nie będzie problemu z dojazdem do zakładów pracy. Natomiast od 1 września będziemy wracali do kursowania normalnego autobusów komunikacji miejskiej. Od rana otrzymaliśmy kilka skarg pasażerów, którzy nie wiedzieli o zmianach rozkładu. Kacprzyk zapewnia, że wszystkie informacje zostały umieszczone na tablicach przystankowych.